Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Medieval Dynasty, moi drodzy. Idziemy odebrać kosę od Idy. Ida jest tu, proszę bardzo. Siemanko, Ida. Jestem tutaj, aby odebrać kosę u Nigosta. Spadaj, dzieciaku. Kurde, jak to spadać? Wygrałam ją uczciwie. Wygrałaś? Też Mija nawet o tym nie wspomniała. Co? Typowe. Nie wiem, o czym mówisz. On tylko chciałam uzyskać jego kosę. No właśnie. Teraz to moja kosa. Dobrze. Już dobrze, spokojnie. Co mogę zrobić, aby zdobyć twoją kosę w takim razie? O. Możesz ją ode mnie kupić, rzecz jasna. Albo możemy o nią zagrać. O kurczę. Ile chcę za kosę? 450. O, to nie. To chcę zagrać. Ta sama, która mi przegra swoje ostatnie pieniądze i kosę. Haha. Gra zagadek. O kurde. Prosto, powiem ci trzy zagadki. Musisz odgadnąć je wszystkie poprawnie. Jeden błąd i gra się kończy. Jak wygrasz, dostaniesz kosę. No dobra, a jak przegram? Na początek dam ci terfy ulgowe. Jeśli przegrasz, to nic się nie stanie. Po prostu stracisz możliwość wygrania kosy za darmo. No dobra, jedziemy. Pierwsza zagadka. Gdyby pomimo imię, ona umiera. Co to jest? Cisza. Gdyby pomimo jej imię, ona umiera. Cisza umiera. Bo już nie będzie ciszy. Dobra odpowiedź. Gotowy na kolejną? Rosnę, gdy mnie karmisz, jednak daj mi coś do picia, a umrę. Co to jest? Kącień, ogień, muzyka smutna. Ogień. Dobrze? Rosnę, gdy mnie karmisz. Tak, dokładam do pieca, to rośnie ogień. A jak dasz mi coś do picia, to umiera. No, ogień. Dobra, trójeczka. O proszę, jesteś niezły, lepszy niż pan wielki kasztelan. Ale czy też radę z tą ostatnią? Słuchaj uważnie. Potrafię latać, lecz nie mam skrzydeł. Potrafię płakać, lecz nie mam oczu. Gdziekolwiek zmierzam, ciemność podąża za mną. Czym jestem? Potrafię... Chmura, no kurde, no prosto jak budowa cepa. Lata chmury na niebie, nie mają skrzydeł. Chmura deszczowa płacze, a nie ma oczu. Chmura! Kurczę, wygrałem kasę. Kurczę, jesteś bystry, gratulacje. Wygrałeś badziewną kosę, starucha. Ciężko, lepsze nagrody. Dzięki za grę. Dobrze się bawię. Trzymam się. A może dwójka? Ja myślałem, że to będzie jakieś wyzwanie. No cóż. Ale za to mamy zmienioną reputację, moi drodzy. Super. No i w międzyczasie jeszcze, w międzyczasie sobie dorobiłem, moi drodzy, znaczy dorobiłem. Może nie tyle, że dorobiłem, tylko zatrudniłem dwóch ludzi, Radomira i kogo jeszcze? I Blizbora chyba. Jakoś tak. No ale dobra, nieważne. Mamy to ogarnięte, więc lecimy, oddamy tą kosę dla tego. Czekajcie, bo ja tutaj jak szedłem, to ja coś znalazłem, ale nie wiem, czy to tu. A, jeszcze motyka Alwina mam. To jest, Azorek idzie do mnie? Chodź, siadaj. Dobra, to idziemy do tego, damy mu tą kosę, niech będzie święty spokój już z kosą. Zajdziemy do Alwina, też niech będzie święty spokój. Szedłem sobie brzegiem i tutaj gdzieś leżały beczki i worki. Znalazłem trochę nasion, a że mamy połowę wiosny, to jeszcze trzeba byłoby tam dosiać co nie? Tak myślę, że sobie pójdziemy jeszcze. Dosiejemy. A, jakieś drzewka gruszki znalazłem. Coś takiego. Dobra, zaraz zobaczymy, co my znaleźliśmy. Już nie pamiętam. Trzeba byłoby te lisy w końcu upolować, nie? Jeszcze parę kamieni, jak to zawsze się przyda. Nawoja. Nie wiem, czy was zatrudnić. Chyba nie będę ich zatrudniał. A gdzie ten siedzi? W barze siedzi. Skurkowany w barze. No, w tym, w gospodzie, nie w barze. Gdzie ten jest? U niegost. A to jest u niegost? Skurkowany inaczej wyglądałeś. Siadaj.
Wyśmienicie, czy na podkreśle podaje się przyglądać ani jedno, a może dwójeczka, ty mi powiedz, mógłbym pominąć malutki, tyciutki detal, czyżby? No właśnie. Przy pomocy mojego umysłu, w takim razie jesteś bystrzejszy ode mnie, no raczej, czy to było kiedykolwiek kwestia sporna? Nie bądź pyszałkowaty, dzieciaku, tak czy siak mam wieści, sam Bóg cię szuka, o! Zawsze do mnie słuchaj, że szuka tego ze śmiesznymi oczami i głupią twarzą. No nie, no przepraszam bardzo. Może mogę mieć śmieszne oczy, ale głupią twarz? Porozmawiaj z Samborem, ale zanim porozmawiam z Samborem, ja jeszcze bym chciał Alwina znaleźć, żeby oddać mu tą motykę. Gdzie on jest? On pewnie... O, on tu siedzi, ty, ale jaja. Masz motykę, dziękuję, masz. Tak, palibr sprzedał ci go nawet taniej, daj 30 monet, daj mu. Och, to bardzo miło z twojej strony, zatrzymaj resztę, w końcu pomogłeś mi więcej niż raz, zasługujesz na to, przyjacielu, no to pewnie, dziękuję. Co u niego słychać? Porozmawialiśmy trochę, wspomniał, że jakiś chłopca, którego znasz, szuka kupców na swoje łuki. Naprawdę? A co, czyżbyś był zainteresowany? Nie wiem, nigdy nawet nie strzelałem z łuku, wydaje mi się, że i tak nie byłbym w tym dobry. Chyba nie zaszkodzi spróbować. Masz zupełnie inne podejście do życia, nie o jednych, możesz mieć sporo racji, muszę to przemyśleć. W porządku, zostawię cię w takim razie sam na sam z własnymi myślami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, czołem, bywaj. No to co, to teraz lecimy do Sambora chyba, nie? A co, ja muszę jeszcze podatki jakie zapłacić? No nie, nie, nie muszę. Dobra, tam on siedzi, to niech sobie siedzi. A znowu jest jakiś pierścionkiem. A, to już był chyba. To co, lecimy do Sambora? To my mamy. Wy? Co on tu chciał? Dobra, do Albina to poczekamy. Ja bym poszedł do tego Sambora. Jeszcze. Liczba lat do przetrwania. Co? Przedawnienia serii zadań. 17. 17 lat i zniknie mi zadanie, ale jaja. Tego nie było chyba wcześniej, a tu? Tu nie ma. Liczba lat do przedawnienia serii 15. Oskubany. Dobra, ja bym poszedł do tego Sambora, a przy okazji może byśmy upolowali jakiegoś dzika. Co wy na to? Co wy na to? Może zjemy sobie... A, mamy dużo mięsa, ale mamy też dużo wagi najgorzej. Brązową siekierę. Tego nie zostawiłem. Dobra, ja zostawię to. Zostawię to szybko w szopie. Zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Co oni zbierają. Czy nie zbierają. O. Zostawimy sobie tak. Kamienne noże weźmiemy. Brązową siekierę. To mogę zostawić. Prostą pochodnię, tą pochodnię zostawimy. Nogawice Racimira zostawimy, bo też za dużo waży. Deskę na to. O, deski też musiałem znaleźć. W takim razie gnój kupiłem. Kamienia. Skóra. I teraz ważymy 54 kilo. Teraz to już by było dobrze. O. Teraz możemy iść. A ja znalazłem, już wam mówię, co ja znalazłem. Albo nie pamiętam. Nasiona buraka znalazłem, proszę bardzo. 3 sztuki. Sadzonka gruszy i sadzonka śliwy. O, widzieliście? To trzeba byłoby, to znalazłem. Trzeba byłoby to pójść posiać. No to w sumie przez cały rok. To tylko burak by był. Coś jeszcze znalazłem? Ziarno obsa. O, jest to nie. Figurki tu wcześniej były. No to chyba tyle, nie? Proponuję iść, moi drodzy, do Sambora, a przy okazji, o tu były te worki, przy moście chyba. Tu chyba ja to znalazłem. Muszą być puste, prawda? Puste, tak, tu były te dwa worki, tutaj znalazłem te ziarenka. Dobra, ale my mamy iść, moi drodzy, do Sambora, żeby coś od niego dostać. Nie wiem co, ale przy okazji moglibyśmy poszukać jeszcze dzika albo lisa.
wolałbym lisa. On wolno przeładowuje, niedobrze. O, to tu jest jakaś wioska albo tylko płot. Może się rozejrzyjmy za czymś, może coś znajdziemy. Wolałbym lisa, bo lis jest pod pierwszy chyba do upolowania i nie gryzie. Jakie mam tu ustawione? Mam, dobra. Bo z dzikiem może być problem. No ale nic, poszukajmy. Poszukajmy, zobaczmy. Może będzie jak natrafię na... O, tam coś jest. Królik. Niekoniecznie. Królik niekoniecznie by mnie interesował. Wolałbym lisa. Kitaj to nie. Grzyby raczej też nie. Lisy były zawsze. Gdzie były lisy? No właśnie. Teraz jak ich nie ma, to... O, o. Ten patyk. Jak były potrzebne... Jak są potrzebne, to ich nie ma. A jak nie są potrzebne, to ich jest pełno. Tylko tu koło Sambora to jeszcze pełno wilków było. Z tego co dobrze pamiętam. A dziki były tu. Na tych bagnach. Gdzie my są? My są tu na bagnach. No właśnie, to może upolujemy. Która jest godzina? 17. Dobra, może najpierw pójdźmy do tego Sambora. Zobaczmy co on chce, bo później jak będą wilki, to będę miał wielki problem. Tak to rachu ciachu pogadamy z tym chłopem. Co on chce? Dobra. Cześć czołem, kluski z rosołem. Co ty chcesz? Hola hola, spokojnie. O czym ty mówisz? Musisz ją zabić. Kogo? O tej pierdzielonej sowie, rzecz jasna. Nie słyszysz jej? No nie. Jesteś głuchy, jak możesz jej nie słyszeć? Nie mogę już tego znieść. Spróbuj ochłonąć, opisz problem, postaram się pomóc. Nie mogłem spać przez tego przeklętego ptaka. Huka i huka i... O, był. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Właśnie, ja już nie poluję. Mówisz poważnie, przecież dosłownie mieszkasz w pocie myśliwego. Nie ja już zbudowałem. Myśliwy zmarł jakiś czas temu i po prostu się tu wprowadziłem. Lubię to miejsce, przynajmniej lubiłem, zanim pojawiła się tu zapajdana sowa. Matko, kupujesz teraz mięso czy jak? Nie widzę żadnych zwierząt hodowlanych. No właśnie. Pozwól mnie, ty mały bachorze. Nie muszę ci niczego tłumaczyć, ani teraz, ani w ogóle, ale jeśli przez to się zamkniesz, to nie kupuję mięsa. Ostatnio głównie jem warzywa i zboża. Co to, na dietę przeszedłeś? O, dokładnie to, co je moje jedzenie. Co? To dokładnie to, co je moje jedzenie. No nie bardzo wiem, o co ci chodzi. Jaki ty jesteś nerwujący. Robiłem różne rzeczy za życia. Złe rzeczy. Rzeczy, które nigdy nie powinny zostać zrobione przez nikogo. Jednak to się zmieniło, kiedy poznałem twojego wuja. Pozwolił mi zadośćuczynić, przynajmniej w pewnym stopniu. No dobrze. Zatem, kiedy nasze drogi się rozeszły, złożyłem obietnicę samemu sobie. Koniec przemocy. Nigdy więcej nie chcę widzieć krwi na swoich rękach. Ale jeśli nie przestaniesz grać mi na nerwach, to odwołam tę obietnicę. No właśnie. Dobra. Najcowe. Dobre pytanie teraz, sobie. Gdzieś tu jest. W domu ta sowa jest. Bo nie, bo tam jest sowa. Pójdę go zaraz zleję. W krzakach jest ta sowa. Co za chłop, to bandyty. Czego ty tu
psowujesz mnie tu, chłopie. Padaj, pracuję. Co ty tu robisz, chłopie? No właśnie. O, wydaje mi się, że mój, to ty jesteś przeklętą osobą. Nie wiem, o czym mówisz, kolego. Na twoje miejscu bym stąd poszedł. Czy ty w ogóle wiesz, co robisz? Tak, zarabiono jest pierwszy pieniądz, tylko to mnie obchodzi. Doprawdy widzisz, a ja właśnie zostałem wysłany, żeby ukatrupić tę hałaśliwą sowę. Czy to miała być groźba? Zważaj na swoje następne słowa. Skądże znowu? To nie mnie powinien się obawiać się, lecz mojego zleceniodawcy. Tak, a kto to niby jest? Sambor. Nie znam żadnego. Czekaj, ty powiedziałeś Sambor? Dokładnie. Posłuchaj, człowiek, nie chcę żadnych problemów. Ktoś mi zobaczył, żebym tutaj przychodził od czasu do czasu i udawał sowę. Nie miałem pojęcia, że gram z twoim szefem. Pójdę stąd i już nigdy nie wrócę. Pozwól mi odejść. Powiedz mi, kto cię wynajął i ruszaj w drogę. O, nie, Sambor jest wkurzony. Błagam, puść mnie wolno, zrobię co zechcesz. Dobra, kto cię wynajął? Wolard, mieszka w Tutkach, tylko tyle wiem, przysięgam. No dobra, postaram się przekonać Sambora, żeby ci odpuścił. Ale będę potrzebować od ciebie czegoś w zamian. Cokolwiek zechcesz. Chcę całej twojej zapłaty od Wolarda. Nie spodoba ci się? To tyle ci mogę obiecać, co? Cały wypłat od Wolarda? Czy dwójeczkę? No to Wolard, ile mu tam mało zapłacił? Dawaj dwójeczkę. Zrobię to, tylko proszę mnie nie. Jesteś pewien? Od tego nie ma już powrotu. Co takiego mam zrobić? Opowiedz mi. No nie, mogłem wziąć kasę. Dobra, nieważne, idę powiedzieć Samborowi, że... Nie, zaczekaj, pozwól mi sobie jakoś przyjąć. Mam co? Mam. Co robi zaatakowany kucharz? Nazywa posiłki. Ten żart był jeszcze gorszy niż mój poprzedni. Jest tak zły, że aż dobry. Teraz daj mi całą swoją zapłatę, dwa i możesz uciekać. No dobra, dałem kasę i spadaj. Ile dostałem? 100. Lele lipa. Lipa, 100 tylko. Żebym cię tu więcej nie widział. O, Sambor, zobacz. Sowa twoja idzie. Sambor, widziałeś sowa. Nawet szedłeś prawie z nią pod rączkę. Martwa? Nie, ale poszedł, już więcej nie wróci. Poszedł? Wiem, że to zabrzmi niedorzecznie, ale to nie było tak naprawdę sowa. To był wynajęty mężczyzna, który udawał sowę. Co ty bredzisz, prawda? Uwierz mi. Wiem, podobno zostało mu to zlecone przez kogoś o imieniu Wolard. Masz go? Właśnie. Może jego kolega z bandy? A to ci zasraniec. Naprawdę mnie nabrał. Czyli znasz. Pewnie, że znam. Był jednym z nas. No właśnie. Naprawdę sowa powiedział, że mieszkasz w Tutkach. Razem z rodziną sprzedaje tam osły, co było oczywistym wyborem, bo sam jest osłem. Poznasz, bo dostarczysz mu ode mnie pewną przesyłkę. Nie ma sprawy, co takiego? O, niech zgadnę, kolejny. Nie, tym razem to prawdziwy prezent. Aha! Wyjątkowo niespodziankę, ale będziesz musiał po nią wrócić później. Poczynę człowiek, aby ją przygotować. Właściwie to wrócił, to zrobił ją zacniejszą. Dobra, see you. See you, bambino. Co my mamy? Która jest godzina? Nie, gdzie to? Tu. 20:37. Kurde, po nocy wilki będą chodzić. Nie bardzo bym chciał. A może jakiegoś dzika byśmy polowali? Albo przynajmniej spróbowali, co? Teren. Powiedzmy otwarty teren. O, tam jest dzik. O, tu jest więcej tych dzików. Dostał. Dostał. Ojaj, dwójka. O kurde. O kurde. O kurde, to był zły pomysł.
Flavio Ajza. Dobra, się wykrwawił. Ale jednego mamy z głowy. Skuruj go. Dobra, jednego dzika mamy z głowy. Ale mamy mało ten. Babkę lekarską. Babki są, tu rosną babki w ogóle. Dobra, dawaj dzikusa. Dawaj strzałę. Robimy tak, trochę sobie zjemy mięska, żeby się odciążyć. Pijmy wody. Zbieramy nasze graty, jak znajdę. Tu już więcej nie ma. Ale musi gdzieś tu one były. O, są babki lekarskie. Zbieramy, moi drodzy, babki lekarskie. Trzeba podciągnąć swoje... Gdzie ta babka była? Tu. Trzeba podciągnąć swoje zdrowie, co by nie było. Mamy wzrok magiczny. Kurde, patyki. Nie potrzebuję patyków, ale... Okej. Okay. Tu jeszcze jest jedna. I to było na tyle, więc dobra, uleczmy się. Nie jest źle, mogło być lepiej. Dobra, teraz skąd ja przylazłem? Gdzie tu był dzik jeszcze mój? Gdzieś on mnie tu atakował. No ja nie wiem skąd. Jesteśmy tu, czyli stamtąd gdzieś przyszedłem. Oj, gdzieś tu była ta kładka, nie? No kurczę. A co to jest? To jest Rysiu. No, mówię, że gdzieś tu było. Rysia chyba nie śpię. No, mówię, że gdzieś włóczni były, ale to tylko jedna. Myślę, że więcej było tych włóczni. Ja za tym dzikiem ganiałem. Gdzieś w tą stronę, nie? Dobre, dobre. Dobra, Rysia nie chcemy. Rysia jest nam niepotrzebny. Ryszarda nie bierzemy, ale jakiegoś dzikusa jeszcze bym zaatakował. Tylko gdzie one są? O, tam jest dzikus. No, widzisz, tu mówię, że tu pełno było wszystkiego. Dawaj kamienną strzałę i tu gdzieś druga była. Wszystko? To wszystko, dobra. Jedziemy na dzika, czy nie jedziemy na dzika? Jedziemy, co mamy nie jechać? O, dobra, stanął.
Oj, shit, dwójka. Dawaj go! Ale powiem wam, że wiecie co, mam teraz bardzo mocny ból. Nie powiem czego. Ból tyłka. Dobra. A co ja zbieram ten, jak ja muszę dziko zebrać, gdzie te strzały tu są? Nowe zadanie. Jak nowe zadanie? Dobra, czekaj, dzikę trzeba obrać. Tu jeszcze jest coś. Dzika trzeba obrać najpierw. O, to to. I uleczyć się. Dobra, mamy tego dziada. Mamy dziada, teraz trzeba iść, moi drodzy, co my mamy? Nowy dzień, nowy. Jak gdyby babki na żółto, nie? Chłopie, tu nie biegaj. Musimy znaleźć dużo babków. O, tu jest całe pole babków. Babków jest, jest babków, to nazbieramy sobie trochę babków, moi drodzy, uleczymy się, bo powiem wam, że średnio mnie się podoba. Babki są najgorzej tak, kurde, ukryte, że ciężko je zobaczyć. O, można je dostrzec po wystających pałkach takich brązowych. Zobaczmy, ile mamy babków. 14, mało. Tylko 28. Trzeba będzie jednak robić te eliksiry. Coś tak czuję. Ale czekajcie, babki były zawsze nad tym, nie? Dzień czwarty. Ej, mamy dzień czwarty. Dobra, idę do tego jełopa. Jest już po północy, nie? Jest już po północy, czyli mamy inny dzień. Można iść. No dobra. Ewentualnie zbierzemy trochę tych babków. A jak ci coś tu łaził? Ale dobra, olać go. Tu w krzakach pochowane. Lepiej babki się szuka z tego, co zauważyłem, nad rzeką. Tam wtedy ładnie widać te babki. O, patera lis. Jo, hello, drewniana łopata, dawaj. O, pies, skrzynia, mikstura u dźwigu. Rodzaj mi przyrządzał na stole zielarskim chacielinę, zwiększa przez pewien czas możliwość udźwigu, może zostać spożyta, 20 kg limit wagi, bierim, moneta 350, no kurde, to by tego nie wziął, nie? Ale to dobrze, że tu przyszedłem przez ten las. Ja będę chodzić tutaj zbierać, po lesie zbierać chyba. Jeszcze będą babki. To dużo. Dawaj babkę. Dawaj babkę. Dawaj babkę. Nie, patyki, tylko babki. Musimy się uleczyć. To by nie było, musimy... O, ta się zdechła. W sumie może i dobrze. To zrobimy tak, na takim podświetleniu, moi drodzy. O. Chyba, że wilki zaraz przyjdą, to będzie problem. Nie chcę klona. Też nie chcę, chcę babkę.
Babek jest. Babka, babka, babka. Babka. Bab... nie klon, babka. I babek to trzeba w takim razie mieć, kurde, od groma i ciut, żeby... Albo... albo czas najwyższy ulepszyć swoją broń. To też byłoby dobrym rozwiązaniem, moi drodzy. To też byłoby dobrym rozwiązaniem. Dobra, patyków parę może być. Czego mnie tu? Bo nie trafiłem jeszcze z takiego bliska. Jaki zest, no nie wierzę. To już było chyba najgorsze, co mogło być. Babka, babka. No po ciemku nic nie widać, nie? Kamienna strzała, dobra, dałem mi tą kamienną strzałę. Jeszcze gdzieś tu. Tu jeszcze pod nogą babkę. Dobra, i babek mamy, moi drodzy, 49. Żeby mieć 130 życia, to ja muszę 65 mieć, nie? Czyli 65 to będzie... to będzie ponad pół kilo, nie? Dobra, dobra, tyle może starczy. Ile nam zostało? 70 metrów to. Może tego Ironka byśmy jeszcze tapnęli, co wy na to? Jak się kutała? Te. Nie. Ten jest bliżej. Po co ja mam tam lecieć? Dostał w łepetlinę, ale co? Ładuj. O. Dwóch trafiłem i co? Dwóch trafiłem i tyle było. No co, ja nie mam pochodni? Miałem pochodnie. Pewnie, że mam pochodnie. Co mam nie mieć? Ale dobra, olać to. My idziemy do tego Sambora, nie? Zobaczymy, co on nam powie. O ile on śpi, albo nie śpi. O, czekaj, tu jest jego warsztat, tu... Chociaż... Może być co? Mogę to odpalić? Nie mogę. A ciekawe, czy przy ognisku będę mógł coś zrobić. Kurde, no nie mogę. To dziad. Dobra, pobudka, chłopie. Czy przesyłka gotowa? Tak, zapakowana, ciepła i gotowa. Czyż ty powiedziałaś ciepła? Nie, skąd taki pomysł? Jestem całkiem pewien, że... Oto ona, idź do tutku, przekaż Warlord do rąk własnych. Jak sobie życzysz, dawaj. Gdzie są tutki? A, tutki aż tu są. Mhm. To jeszcze byśmy może po drodze baranicę zaczepili, nie? Bo tu ktoś ma jakieś zadania. To nie byłby głupi pomysł. Która godzina się robi? 3:53. Ale nadal ciemno. Nadal ciemno. Dobra, no to idziemy. Dochodzimy, moi drodzy, do baranicy. Dochodzimy do baranicy, o.
Tak, dochodzimy do Baranicy. Tu przy okazji zobaczymy, kto tu jest. To są same baby. Baby. Bogdanka. Batylda i Deponza. Dobra, ile to masz latek? 23. Dobra, czekaj, 23. Goodbye. 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 A co masz? Hey, friend. 29, stara rupieta. Have a good day. Stara rupieta, no może nie tak stara. Ta ma rolnictwo, ta ma dyplomację. Ta ma rolnictwo słabo. Ta ma dobre łowiectwo. Abym kogoś jeszcze zatargał. Łowca, łowca, łowca. 22. Ta jest dobrym łowcą, nie? Bogna. Dobra, Bogna, chodź do roboty. Bogna, zatrudnimy cię, będziesz kolejnym łowcą. Bogna pójdzie... A Bogna nie ma domu. Jak nie ma domu? Kto tam był do blizo... Ile ona ma? 23. Przypisz dom. Aha, teraz który? Kurde, jest który? Ale jaja. Dobra, to zróbmy tak. Domy. Kto tu mieszka? Tu mieszka. Blizzard. Okej, okay, a tu? Wolne, myśliwi. Dagmara. A tu mogę przypisać? Nie mogę. Wolne... Nie, mogę Dagmara, Stragona, bo mogę Blizora. Ej, nie mogę. Oszukali mnie. Oszukali mnie. Dobra, prosty dom. Nie, to trzeba tak. To tu jest... Tu mają być myśliwi, a ten jest nieukończony. Ajajajajaj. Dagmara. Dagmara, masz być w innym domu. Masz być w domu tu. O. Dobra, Bogna nie ma. Okej. Ej, coś tu mnie nie gra, coś ja tu zepsułem. Dagmara, a Stro coś tam? A ty? Ty masz też iść do domu z myśliwymi. No właśnie, i teraz? O co tu chodzi? To mam ci przypisać. Dobra, działa. To działa, to działa. To muszę dom ukończyć, bo nie jest wybudowany. Ale to nic. Dobra. Bogna pójdzie do Blizzbora. Bogna pójdzie do Blizzbora. O, to zrobimy tak. Blizzbor. Blizzbor, gdzie ty mieszkasz? Nie tak. Blizzbor mieszka tu i do ciebie dorzucimy Bognę. O, proszę bardzo. A oprócz tego Bognę dorzucimy do chaty myśliwskiej. I będziesz łowcą. O, idź, kobieto. Tutaj idę Ponsa. Hello. 29 lat. No, kiepska jest w polu. Ale poromansujmy. Jesteś trochę za młody, oż ty, kurde, czekaj. To nara, ty. Ona byłaby dobrym rzemieślnikiem. Ta byłaby dobrym... Batylda. Hello. No to też za stara. Co? Zobacz, jesteś trochę za młody, dobra, to trudno. See you soon. Nie będę na siłę ich tu zatrudniał w takim razie. Ale tu jest ten Valar, czy jak on się tam nazywa.
Nie, nie ma go. Ty, a ja nie do Volarda. Przepraszam bardzo. Zara, wróć. Halo. Tu, ja miałem iść do... Miniogniewki. Do Miniogniewa. Aha. Która jest godzina? Pobudka, halo. 6.14, kurde. 6.14. Tu jakiś przylas chłopek. Chłopek roztropek. It's nice to meet you. Coś ciekawego? Branica, sygnał, tutaj jakieś zadanie. No, branica, no. A gdzie ja? Nie, nie jestem w branicy? Have a good... Przepraszam bardzo, no jest. No, branica, a jestem w baranie. Day. Baranice. No dobra, kształt ten? O, jest, dobra, chodź na... I welcome you, traveler. No, siemanko. Ten nie ciągnął po... Powinna, dobra, wiele nie przyjąć. Ludzie zaczynają się niepokoić. Dobra, dawaj, chodź, czy mogę... No dobra, biorę to. Co ja mam usunąć? Drewniana motyka. Dostał paczkę. Czekajcie, 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 bo ja nie ogarniam. Tu mamy farmę, nie przeżyję. Drewniana motyka, prosty worek. No to będzie zara. U niego sta. A tu nocne polowanie. Nagrody, kamienna strzała, mięsa z sosem, tylko poczekaj do następnego wieczora. No co mówisz? Dzikie zwierzęta. Kurczę, to może być problem. Zadanie wygaśnia z końcem tej pory roku. Drewniana motyka i prosty worek. No to prosty worek i drewniana motyka to jest... To jest... Proszę. Prosty worek. Pyk. Ciuł. Proszę bardzo. Drewniana motyka. Potrzebuje kłody jednej. No, to sobie zrobimy. Ale dobra, to w takim razie idziemy dalej. Idziemy dalej, moi drodzy, do Tutków. Do Tutków, ale z tego co pamiętam, tutaj była gdzieś kiedyś kopalnia, nie? Czekaj, tu, nie, ona była tam. Tam gdzieś, tutaj. A może tu? Kurczę, już teraz nie pamiętam, gdzie ona była. Ale wiem, że gdzieś była. Może ją zaraz znajdziemy, przez przypadek nawet, nie? Albo i nie. No dobra, nieważne. Znajdziemy, nie znajdziemy. Biegniemy przez las, zobaczymy może jeszcze jakąś skrzyneczkę. Znajdziemy, bo gdzieś tutaj wiem, że ktoś... Nie tu, to gdzieś na wyspie. Tu albo tu. Gdzieś miały być skrzynki. Kamieni nigdy dosyć. Patyki to może nie. A ile ja mam wagi w ogóle? 61 kg. Potem patyki, patyków nie, też te kamieni. Miałem zobaczyć właśnie ile... Ole, ale tu kamieni jest, a kamieni. Jasny gwin. Dobra, to już patyki to nie. Nie, to ja chciałem powiedzieć. No właśnie. Ryszard łazi. Ryszarda zostawiamy w spokoju. To ja chciałem powiedzieć, patrzcie. Coś chciałem, ale już nie pamiętam. O, tu jest jakiś ten worsuk. Tam jest drugi. 200 metrów. Trzeba chodzić lasem, żeby zobaczyć, bo w lesie są tu różne skrytki skitrane. Więc trzeba chodzić lasem, ale też trzeba chodzić i po drodze, nie? Bo po drodze są wywalone wozy, więc jedno i drugie coś w sobie ma. Najlepiej przejść całą mapę, nie? No właśnie. Kawusi, jesteśmy prawie w Tutkach, moi drodzy. A od Tutku do wioski mamy bardzo mało. Mhm.
Radomira. O, ta by była do roli pola. Ratunika. Ratunika. It's nice to meet you. Siemanko. Przydała mi się twoja myśl, że po powiększeniu twojej kuli, ale w okolicy jest dużo drzew. Czy mógłbyś dla mnie je wyciąć? No jasne, to dla ciebie zrobię zawsze. Boko. Ale my mamy iść do... do Volar. Jak on tam? Volar. 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 Volar się gdzieś tam schował. Takie duże plony. Już im to urosło? A niech mnie osioł kopnie. No właśnie. Jedno ciemne, drugie oba równie mocne krasne. Twoje oczy musi zatem nazywać się Racimir. No jasne. Znam twojego wujka Lorda. Podobno zawsze byłem dobrym. To byłem dobry z imionami Ranigaście. No na pewno. To właściwie tutaj robisz. Nigdy nie spodziewałem się, że zobaczę się na was we własnej soli. Tambur mnie do ciebie przysłał, prosił, abym przekazał ci tę paczkę. Och, moje drogie, na twoim miejscu bym to bezwłocznie wyrzucił. Co? Dlaczego? Cóż, biorąc pod uwagę fakt, że znam tego gościa od ponad 20 lat, to, że czuję tę paczkę już, stąd mogę ci zagwarantować, że zawiera jego stolec. Ha, ha, ja. Ochyda, co do cholery jest z nim nie tak. Nie udało mu się nabrać mistrza dowcipów, ale tak widać wyciął niezły numer. Numer 2. No, w sumie to całkiem zabawne, nie? Płatam figle tej górze mięśni już od dekad. Żałuję, że nie widziałeś moich najlepszych akcji. Dobre wspomnienia, no raczej. W każdym razie mam nadzieję, że paczka z kupu to nie jedyna rzecz, jaka cię do mnie sprowadza. Ależ nie, rozmawiałem z unikostnym Samborem o bandzie. O, czyli dowiemy się kolejnych tych, nie? A zatem wiesz o tym. Wspaniale. Bałbym się, że zaraz coś klapnę niepotrzebnie. Musieliśmy być bardzo ostrożni, by nikomu nie mówić o naszych działaniach. Zawsze starać się być niewidzialny. Anonimowy. Pewnie zostanie kasztelanem musiało być dziwnie dla Rodana. Tyle uwagi skupionej na nim. Wujek był kasztelanem? Zgadza się, u niego sprzejął jego punkty, gdy ten zmarł. Nie wiedziałeś o tym? Nie. Może wyleciało mu to z głowy. Chętnie wysłałbym kolejnej historii. Staram się dowiedzieć o wuju, ile tylko mógł. Dobrze, że mnie odnalazł. W takim razie uwielbiam wspominać przygody mrocznych widm. Kurde, każdy jeden ma inną nazwę, nie? To była nazwa naszej bandy. Nikt ci o tym nie powiedział? Stare pryki ich zaniknie pamięci. Wszystko ci opowiem, ale najpierw potrzebuję twojej pomocy. Nieopodal w lesie zebrała się spora wata chałwilków. Boją się, że w każdej chwili mogą nas zaatakować. No to niedobrze. I tak jest. Dlatego potrzebuję czym prędzej postawić palisadę. Mam już na nią plan. W zasadzie to nie będzie zwykła palisada, a drewniany labirynt wokół całych tutów. Wilki będą się w nim gubić i nigdy do nas nie trafią. Wspaniały pomysł. Mam już wszystkie niezbędne narzędzia. Niczego mi brakuje do płótni. Właśnie w tym potrzebuję twojej pomocy. Dobra, dawaj. 1000 powinien wystarczyć. Chyba nie... Żwało. Nie mam czasu... Dostać 1000 kłótni. Co ja się wkopałem? Co ja się wkopałem? Ty, ale on ciekawe, czy on naprawdę mówi. Nowe pola, nocne polowanie, to zaraz ogarniemy. Nowe pole, to zetnij drzewa 20, ja. To było tu? 1000 kłótni, no poważnie. Liczba lat do przedawnienia serii 17. A 17 lat mam na to spokojnie. Dobra, my sobie zrobimy to, moi drodzy. Idziemy, ale żeby to zrobić, czy mamy siekierkę? Mamy łopatę za to. A siekierki nie mamy. Nie, mamy brązową siekierę. Jest pod piątką. Dlaczego jest ona pod piątką, jak ona ma być pod trójką? Tysiąc kłód. No dobra, a teraz pytanie. Czy ja będę mógł... Byle jakie drzewo? Teraz pytanie, komu ja mam te 1000 kłód dostarczyć i jak ja mam to dostarczyć? Gdzie to jest? Tysiąc kłód.
No jak ja mam mu to dostarczyć? No kurde, oni mnie tu kulki... Kulki lecą, bo pata miała być pod czwórką. Tylko nie wiem, po co ja to tu ścinam. Ja mogę już u siebie ścinać. No dobra, jedźmy tam. Kłód mam dostarczyć, no kurde, pogięło ich. Ale mam na to 17 lat, tyle dobrego chociaż, nie? Tyle dobrego, że mam 17 lat. O, już uważę za dużo. Dobra, czekajcie, pięki sobie. Czwórka, łopata, pięki wytłuczemy. Gdzieś. 50. Ale mi powiedział. Co wyobrażacie, że miał tyle musiał ten? Tyle dźwigać? 1000 kłód? Tyle narąbać? Narąbać, bo to nie będzie jakiś większy problem. Bo to będę, jak będę powiększał wioskę, to i tak sobie narobię. Ale no trochę z tym... Tu, z tymi to mnie trochę przerazili. Mam 5 drzew. Dobrze, ja jeszcze miałem zrobić sobie motykę, proszę bardzo, tak? Drewniana motyka. No i pyk, zaliczymy kolejne zadanie z farmy. Nawóz, nasiona, marchwi, co? Dobra, idź do wiedzy. Tego nie chcę. Zobaczmy, co oni tutaj chcą. Na polowaniach i taka, nawóz, muszę zrobić 15, nasiona, marchwi, ziarno pszenicy, nasiona, kapusty. Limit budynków 20. Dobrze. Dobra. To wyrzućmy te kłody, bo już więcej nie potrzebujemy kłód. Muszę w nocy zacząć polować. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy taki szybki numer tutaj. Ja to zetnę. Niech ma te 20, zrobimy te zadania na szybko. Później kiedyś sobie to porąbię. Ich jeszcze 12. Później sobie to kiedyś porąbię i tu elegancko będzie, nie? Już tu jest trochę za blisko. Ale nic, dobra. Trzeba byłoby tu wybudować magazyn. No nie męcz się, nie męcz się, nie męcz się. Dudki, trzeba byłoby gdzieś tu... Nie, magazyn mam tu w sumie. Znaczy nieskończony, ale jest. Ale musiałbym gdzieś tu bliżej postawić, żeby ogarnąć te trzy wiochy. To by było dobre, nie? Chciała mieć nowe pola, to będzie miała, no. A co? Jeszcze dwa. Będzie miała czystki. Pierwsza klasa. Ostatnie. Nie, elegancko. Ukończono zadanie nowe pola.
co? I mamy do niej iść, czy nie mamy do niej iść? No nie, to jeszcze mamy nocne polowanie. Która godzina jest? 12:19. Ja bym poszedł do tych swojej chałupy może jeszcze tutaj. To by było lepiej nawet. Daleko nie mamy. A wrócimy tu w nocy, jak się uzbroimy. A przez noc? Nie przez noc, a przez dzień to my sobie zrobimy, moi drodzy, jeszcze... Co my sobie zrobimy? Dobre pytanie. Posadzimy drzewka i posiejemy gruszę. Posiejemy drzewkę i posadzimy gruszę. O matko, co ja gadam? No. Wiecie, rozumiecie, o co chodzi, nie? Ja. Co za chłop, nawet się wyzwolić nie umie. No ale trudno, tak czasami się zdarza. Za dnia zrobimy sobie, moi drodzy, tutaj trochę nawozu sobie zrobimy. Posiejemy buraka, posadzimy te. Będzie dobrze. Będzie dobrze, ja wam mówię. Kawa się skończyła, to już nie będzie dobrze. Dobra, pyk, pyk, pyk. To, co możemy wyrzucić, to oczywiście wyrzucamy, czyli kamień, patyk, pióro, tyk, tkaninę. A stąd zabierzemy nasiona buraka. Nawóz mamy 8. Gnój też bym zabrał. Trzeba będzie przerobić. Sadzonka gruszy. Sadzonka śliwy. To by było chyba na tyle. Teraz tak, co my tu mamy? Na co mi się kiera? Worek, chłopie, dawaj szybko worek. Gdzie jest wór? Prosty worek, 7. I teraz tak. Tu mamy, to my tu mamy, drzewo wiśni, drzewo jabłoni, a tu mamy gruszkę, tak? Tu mamy gruszkę, na pewno gruszkę mamy, drzewo gruszy, tak jest, czyli tak, sad. Gruszki sztuk 2. I raz, gruszki sztuk 2. Gruszka, jabłoń, wiśnia, to tu będzie śliwa. Śliwa, o, to tu będzie śliwa, moi drodzy. Pyk, pyk, pyk. Zaraz sobie to oczywiście podpiszemy. Podpiszemy w zarządzaniu pola. Tu mamy śliwa, żeby wiedzieć. Nie wiem po co, ale dobra, mi to się... Nie to. Ja lubię, żeby to tak było. Czyli tu będzie śliwa, a tu będzie chmiel. I przynajmniej będę wiedział z daleka, nie będę patrzył się na te, nie? A tu będzie chmiel. O. Czyli mamy wszystko już ładnie podpisane. Pola też sobie później podpiszę. Pola sobie też podpiszę, ale to później, tak jak mówię. Dobra, teraz tak, pole. Potrzebujemy buraka. Gdzie ja tu siałem? Tu wszystko siałem. Nie, dobra, o tu siałem, o. Len mamy, cebulę mamy. Buraka mamy tu. Tu mamy mak. Ale do tego buraka mamy 3. Tu jest burak, tu jest burak, dobra. Burak będzie obok cebuli, trudno. O. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I tyle byłoby ze mnie. Tyle byłoby ze mnie. Tak jest. Ewentualnie jeszcze mógłbym, wiecie, to zrobić. Tą myśliweczkę naprawić. I zrobić porządki. I tak to zrobimy, tylko nie wiem, czy ja mam deski. Jak mam deski, to tak zrobimy. A jak nie mamy desek... Mamy.
albo kurde 100 kilo. Dobra, dawaj szybko to wyrzucimy. I weźmy jeszcze tylko młoteczka. Dobra, dawaj młoteczka i zrobimy, moi drodzy, tutaj porządek z tym. Wtedy będą myśliwi, będą w myśliwych, a reszta będzie wreszcie. O. Proszę bardzo, tu mamy domek myśliweczka i tu mamy domek myśliweczka. Tak jest, myśliwy, proszę bardzo. No. Można. Motykę muszę zostawić, motek. Dobra, dajmy na piątkę. I musimy tutaj dom takich ten. Desek. Tak, z desek będzie. Dobra. Modyfikujemy. Oczywiście, że modyfikujemy, nie inaczej. Tu jeszcze mógłbym zrobić sobie drewniany zdachówek, ale nie będę robił, bo nie mam tyle desek. Więc... A tu jest, o, jeden pan, pracuje ciężko, zawzięcie. Niech pracuje. Teraz pytanie, czy mi starczy desek? Nie starczy, no kurde, no nie starczy mi desek. No. Jasny gwint. Trzech desek mi brakło. Jasny gwint. Dobra, trzech desek mi brakło. Wiemy, się będziemy rozbudowywać, w którą stronę. Tu będą domy, tu będą... Dobra. Dawaj tu brzozę, pierwszą lepszą z tego. Brakuje mi trzech desek, to... Halo, panie! Wyjdź no, bo ja potrzebuję desek. Teraz ja sobie postrugam trochę, o co? Kończyć, moi drodzy. O! Pyk. Mam piękny dom myśliwego i tutaj te dwa domy myśliwych zostaną. Jedynie co możemy zrobić, moi drodzy, to dokonać zarządzania Dagmara. I to jest jeden dom. A w drugim będzie Bogna i Bliz. Bli. Kogo tu mamy? Tu mamy Dagmarę. To nie, to jest, a tu mamy drugich. Przypiszmy Bognę i przypiszmy Blizbora. O! I teraz tak, oni się mogą parzyć, mogą się mnożyć, mogą robić co chcą. Dwa domy myśliwych mamy ogarniętych i tego już nie będziemy zmieniać. Więc tak. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić 15 nawozów w stodole. Chyba to zrobimy. Zrobimy sobie 15 nawozów, tylko ja jeszcze zobaczę, co my tutaj mamy. Gnoj. A czemu tu jest kamień? Motykę tu możemy zostawić. Worek możemy tu zostawić. Weźmy. Spójrzmy na wo. A czemu jeden? R21 nawozu. O! No. I proszę bardzo. I teraz nam zostało nasiono marchwi, na ziarno pszenicy i nasiono kapusty. O! Może i tak być. Ale my tego nie potrzebujemy. Dobra, gnoj wyrzućmy. Ziarno kiedyś się było. Może być do gotowania, kupić przez moje do
na jesień siejemy ziarno żyta. To ja bym tutaj dużo tego ziarna, może bym zakupił nawet. Ja mam 16 tysięcy. Co tu zrobić? O, mam. A, brązowy bełt znalazłem. Nie wiem, po co mi brązowy bełt, którego nie mam. To zostawimy. Młotek zostawimy, brązowy bełt zostawimy. Kamienne strzały są. Pieczone mięso, deskę zostawimy. Kamienia zostawimy, patyka zostawimy, pióro zostawimy. Mięso też zostawimy. Bo już się zbliża wieczór, można by powiedzieć, nie? No właśnie. Pyk, mięso sobie tutaj rzucimy. Miksturę dźwigo zostawimy może chociaż. Co tu się psuje? Coś się psuje? Grzyby się psują. O, 5 tych. Dobra, niech się psuje. Ola chyba. Dobra, idziemy się, zbroimy, moi drodzy. I czas najwyższy chyba iść tam w ten, nie? Chyba tak. Dawaj te włócznie. Nie mam innych, to będą takie. Dobra, włócznie mamy. Jedną brązową siekierę jeszcze. Dobra, ją też weźmy. W międzyczasie sobie coś tam porobię może. 52 kilo. Łuk mamy. Pałka. Nie wiem, czy ja chcę tą pałkę. Po co mi ta pałka? No dobra, moi drodzy, ja to lecę sobie. Lecę sobie do tutku znowu. O, lecę sobie tam gdzieś do tutku. Do tutku? No, nie, nie do tutku. Zmienimy sobie zadanie. Tu miało być. O. Ale w międzyczasie ja sobie pójdę tutaj, poszukam tej tu. O, tu jest kopalnia. O, to. Tam była kopalnia, więc sobie ja już przygotuję. Czekam do nocy, przygotuję sobie cały zestaw. O, to kamień czy skrzynka? Kamień chyba, to? Chyba kamień. Przygotuję sobie teren pod nocne polowanie. Gdzie? Nocne polowanie? Co ty gadasz, chłopie? Przygotuję sobie teren pod przyszłą kopalnię. O, tak to miało brzmieć. I tyle. A wieczorem, jak przyjdzie wieczór, to się zajmiemy polowanie. A więc życzę mojego, moi drodzy, życzę wam wszystkim miłego dzioneczka. Trzymajcie się i na razie. Hej, hej.